Witam, dziś następna część kursu. Dzisiaj już zaczynamy procesory ARM. Ja to będę pokazywał na płytkach ZL2 9 ARM z procesorem STM32F107VCT6. Dlaczego? Ponieważ mam taką płytkę, a on jest najbardziej rozbudowany, czyli to jest taki zestaw już najbardziej zbudowany, gdzie można nawet Ethernet podłączyć. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak w ogóle zacząć, czyli skąd wziąć ID. Pokażę Wam różne ID i te wszystkie linki będą w opisie tego filmu. No i tak, pokażę opis procesora, opis zestawu startowego, jak skonfigurować Cococksa, powiem dlaczego wybrałem Cococksa i przykładowy program wgram, pokażę jak to wgrywać. Czym jest procesor? Procesor, który tam jest, to jest ten STM32 wersja 107. On jest w obudowie LQFP, czyli taki mały kwadracik przylutowany. I on ma tutaj, widać, że ma wyprowadzenia. No, nazywają się podobnie jak w AVR-kach, czyli mamy jakieś PD, PE, tylko że w tych procesorach rejestr obsługujący to jest GPIO, czyli ten rejestr obsługujący piny. W AVR-kach były trzy rejestry DDR, port i PIN, a tutaj mamy jeden rejestr GPIO, który po prostu go modyfikujemy za pomocą struktur. Nasz procesor, jak sobie weźmiemy notę katalogową z STM-ków, to jest tutaj, czyli to jest wszystko to, co jest w naszym procku. Czyli tak, on ma pamięć 128 KB, ma RAM i ma tutaj tak, ma 5 wyjść USART-a, czyli można tak naprawdę wyprowadzenia zrobić z pinów TRS-232, podłączyć do tego na 5 pinach. Mamy timery 16-bitowe, 4 timery, dwa te podstawowe, czyli to takie 8-bitówki, pewnie jakieś proste, te, które Wam pokazywałem. Trzy szyny SPI-a, I2C, czyli tu wire'a, USB nawet ma, tak? Czyli można podłączyć USB i się bawić USB-kiem programowym. CAN to jest taki RS podobny do RS-a. Jest zawsze w samochodach, więc jak ktoś kiedyś przekręcał liczniki czy robił coś z samochodówką, to na pewno była to CAN wyprowadzenie. PWM-y ADC i ma tutaj DAC, czyli przetwornik digital analog, czyli cyfrowo-analogowy i analogowo-cyfrowy, czyli w jedną i w drugą stronę i ma Ethernet, tak? Więc jakie są różnice? No, w tamtym przypadku w AVR-kach były trzy rejestry DDR, port i PIN, które były odpowiedzialne za modyfikację tych pinów, czyli one mówiły nam, czy to jest wejście, wyjście, mówiły nam o tym, jakie mają pull-upy, czy jakaś wartość początkowa jest i czy odczytujemy. No, w ARMach tego nie ma. Jest za to jeden rejestr GPIO, który można w nim odczytywać stan, nawet jak port jest ustawiony jako wyjście. Drugą taką ważną rzeczą to jest to, że musimy ustawić częstotliwość tego, po jakim możemy odczytywać, czyli każdy pin ma częstotliwość. No i mamy tutaj najbardziej istotną, że wszystko musi być włączone, czyli wszystko jest na danych szynach danych i te szyny danych trzeba powłączać, załączyć, żeby w ogóle te rzeczy nam działały. No jeszcze ważną taką informacją jest to, że każdy pin może działać jako przerwanie, tak? Tego nie było w AVR-kach, przerwanie trzeba było robić tylko na timerach, więc to też jest taka dosyć istotna informacja. Nasz układ wygląda tak. W nocie katalogowej tego układu my będziemy tak zasilać go z USB. To trzeba z worka ustawić na USB, nie na zasilanie. Mamy Ethernet, czyli tutaj można internet podłączyć. Mamy normalnie alfanumeryczny zasilacz. Tu jest nasz procesor. No i wszystko już zobaczcie, że jest podstawione. Mamy do wyprowadzenia tylko te piny tutaj. A reszta już jest podpięte na danych pinach. Czyli diody już gdzieś są podpięte. Przyciski są gdzieś podpięte. Joystick gdzieś jest podpięty. I tutaj się załącza programator. Ja Wam będę pokazywał, jak będzie coś, to po prostu będę wycinał z noty katalogowej, ponieważ nota katalogowa wygląda w taki sposób, tak? Czyli tutaj jest pokazane co, jak, gdzie, czyli jest procesor, jest co jest popodpinane do czego. Trzeba sobie tylko wybrać odpowiednie rzeczy. Tą notę katalogową też w opisie wrzucę. Układ można kupić chyba na Kanmami z programatorem tym
i ta płytka jest, tak, czyli 229 zł, programator, jakaś nowsza wersja pewnie jest, około 100 pewnie coś też. Ja tutaj daję linki, tutaj gdzieś są linki nawet do książek, gdzie to opisuję, bo czasami ludzie wolą zamiast poradników takie wideo, książki, więc ja tutaj pokazuję. Tutaj można sobie ściągnąć te programy z tych książek. I tam ten program, który dzisiaj wgram, to jest chyba tam z Forbota. I teraz tak. Wracamy do naszych tutaj rzeczy. I my dzisiaj będziemy chcieli wgrać połączenia takie. Jest nasz procesor na nóżce PE131415, jest SPK, czyli ten pin, czyli buzzer, coś co brzęczy, LD1, LD2, czyli dioda 1, dioda 2 jest podłączona do LD1, LD2, czyli tutaj, do PE14, czyli my już musimy skonfigurować 3 piny, te GPIO na PE13, 14 i 15. I to byśmy chcieli zrobić. Żeby to zrobić, to musimy mieć jakąś ID. I teraz tak, ja tutaj wam na wstępie pokazałem, to jest wstęp do STM-ów, czyli to jest tutaj. I tutaj, że jest kilka ID, które są takie promowane, tak? Jest TrueStudio i Uvisiona Kale. Te dwie ID są po prostu płatne i one są promowane dlatego, ponieważ są płatne. Wiadomo, że Eclipse jest darmowy i jest open source'owym środowiskiem, więc ja będę pokazywał nie na Eclipse, tylko na Kokoksie, który jest zrobiony na Eclipse, więc to jest też AIDA darmowa i zobaczycie, że jest naprawdę fajna. Jest jeszcze dopiero wersja beta tego, ale już działa, można wgrywać, programuje. Te mają z kolei ograniczenia, czyli TrueStudio możecie skompilować program, który tam ma chyba, nie wiem, 2 kB pamięci. Uvision jest podobnie i też jest jakieś ograniczenie co do kompilacji kodu, że nie można po prostu większego kodu skompilować. I dlatego pokażę na Kokoksie. Linki dostaniecie w opisie. Wchodzicie na kokoks.org, ściągacie sobie Downloads ID i ściągacie tutaj, możecie sobie CO Smarta ściągnąć, czyli takie załączanie pinów graficzne. I musicie jeszcze ściągnąć Kokoks Flasha, tak? Czyli to, co będziemy wgrywać przez ten program. Czyli dwa programy tak naprawdę musimy, ID i do wgrywania, a to nawet nie testowałem, jak przetestuję, to wam powiem, co to jest. I tak, jak wgracie ID, to pierwsze, co musicie zrobić, to Select Toolchain, czyli musicie dodać kompilator, ponieważ bez kompilatora, no niestety nie będziecie mieli, nie możecie mogli skompilować kodu. I ja tutaj go dodałem, zainstalowałem. To, jak to zrobić, to jest opisane na tej stronie tutaj. I ja to też wrzucę w opisie linku. Ja używam GCC wersję dla ARMów 4.7. I to jest krok po kroku pokazane, że musisz po prostu kliknąć, zainstalować to i wybrać ścieżkę do zainstalowanych tych kompilatorów i tyle, tak? No i teraz tak, jeśli chcemy stworzyć jakiś program, to zobaczcie, że musimy zrobić project, new project i wybrać sobie procesor. Tak, my chcemy zrobić na STM-ach serii 1.7 i VCT6. Tak, czyli to jest dokładnie to, co chcemy zrobić i to jest repozytorium do tego projektu, więc robimy new project i nazwijmy go sobie PROJ1, żeby nam się nie mylił z poprzednimi, tam była ścieżka, no i zobaczcie, nasz PROJ1, jesteśmy w repozytorium, te repozytorium, zobaczcie, że jak sobie zamkniemy, jest czysty program w C, żeby jeszcze raz otworzyć te repozytorium, sobie bierzecie tutaj i on pokazuje nam. Czysty program to jest no lipa, tak? Musimy dołożyć jakieś biblioteki do naszego procka, żeby to w ogóle działało. Biblioteką, którą będzie tutaj nam potrzebna, to jest STM32F100 CLSTD-lib. No i robimy add. On ściąga to z internetu bezpośrednio. I mamy teraz dwie biblioteki. I ta biblioteka jest nam potrzebna, żeby skompilować jeden program. Program jest tutaj,
jakiś pierwszy program, tak, podstawowy GPIO. Ten program to jest gdzieś z Forbota wyciśnięty. Ja za chwilę go pokażę, o co chodzi w tym programie. Ale ważne, żeby pokazać sam kompilator. Jeśli wszystko dobrze zrobiliście, to zobaczcie, że biblioteki są dodane, nie wywala żadnego błędu. I o to nam chodziło. Teraz tak, żeby skompilować coś, robimy tutaj bullet. On nam tutaj oczywiście ładnie to będzie kompilował. I zobaczcie, że tak. Nasz program się nazywa Pro1Elf. Ma tyle tekstu, hexa, data. No i można go teraz wgrać. Żeby wgrać nasz kod, to robicie coflash. W coflashu wybieracie, jeśli macie, jaki tam macie programator. I tutaj ST linka my mamy. On jest przez JTAGa. NW reset. Wybieramy sobie procesor. Czyli 107VC. I bierzecie sobie tutaj comment. I nasz program jest. Nasz program jest Workspace, czyli tutaj, gdzie zainstalowaliście Workspace dla waszej ID. Tutaj jest projekt 1 i teraz projekt 1 w debugu bin jest .elf, czyli pliki, które można wgrywać. Bierzemy tutaj, robimy program. Widać, że wgrywa. Program już działa. Ja wam pokażę filmik, ale wcześniej wam jeszcze pokażę mniej więcej, co on robi. Oczywiście później w następnym filmie opiszę go bardziej dokładniej, a teraz powiem tak, w ARMach jest trochę inaczej niż w AVR-ach, ponieważ w AVR-ach macie FuseBity. Tutaj nie ma czegoś takiego jak FuseBity. FuseBity to jest to, co wgrywamy konfigurację na samym początku, czyli zanim odpalimy cokolwiek w procesorze, to musimy wysłać program konfiguracyjny. I ten program konfiguracyjny robi się z reguły w takiej formie i tutaj jest napisane właśnie, co trzeba zrobić. To jest taka jakby stała część kodu, my wybieramy tylko preskalery, czyli szybkość tak naprawdę taktowania procesora. I to zawsze nasz kod sam robi, kod robi częstotliwość taktowania na samym starcie, tak? Czyli to są takie jakby FuseBity. Następną rzeczą to jest tak, te GPIO. W naszym kodzie GPIO, zobaczcie, że musi być załączona, to na czerwono dałem, musi być załączona szyna danych, na której są te GPIOE. I ona musi być załączona, następnie 3 piny 13, 14, 15 z tego GPIOE są podłączone do buzera, do LEDa 1 i LEDa 2. I je sobie robimy jako modę, czyli to jest nasz DDR, tak jak w AVR-kach. Dajemy mu pull-upy i częstotliwość taktowania, tego nie było w AVR-kach, ale tutaj jest. I następnie robimy tutaj, nawet nie wiem, co tutaj jest, więc to wystarczy do tego taktowania. I teraz program główny robi, tak naprawdę jakbyśmy chcieli zapalić diodę, bo każdy nowy program powinniśmy od tego zacząć, to po prostu GPIO reset bit. I GPIO setbit. Czyli to jest dokładnie ta sama funkcja, co w AVR-kach, którą sam tam pokazywałem, jak samemu zrobić taką funkcję. To jest to bit is clear, bit is set, czy coś takiego tam było. Więc to jest po prostu zapal diodę, zgaś diodę, jakiś delay i tyle, tak? To jest wszystko, co wam chciałem dzisiaj pokazać. Teraz wam zrobię jeszcze film, jak to wygląda w rzeczywistości. OK, widzimy teraz JTAGa i widzimy teraz te niebieskie migające diody, czyli to jest dokładnie ten kod. Zapalają się na zmianę te dioda LED 1, LED 2 i buzzer. No i tak wygląda ten program. No, mam nadzieję, że się podoba. Do następnego. Pa!